Coraz więcej osób pracujących w branży nieruchomości, a głównie agentów, zastanawia się, czy wciąż są realne wyniki do zrealizowania, jak na przykład w poprzednim roku. Oczywiście, że tak, tylko że teraz musisz umiejętnie weryfikować klienta pod kątem kaloryczności. A jeśli chcesz tego dokonać, musisz prowadzić przede wszystkim proces uświadamiania, budowania relacji. A żeby to uzyskać, musisz utrzymywać z klientem kontakt i przekazywać mu informacje o obecnej sytuacji panującej na rynku nieruchomości. To nie o to chodzi, że ceny drastycznie spadają, tylko to, że rynek nie zareagował, a zwłaszcza wtórny. I jeśli ty faktycznie chcesz sprzedawać nieruchomości, to musi być nieruchomość tania bądź dobra. I żeby wyselekcjonować tego klienta kalorycznego, musisz właśnie prowadzić ten proces uświadamiania. Ja o tym będę mówił na pewno w którymś z moich odcinków na YouTube. Dlaczego? Dlatego, że twoim największym aktywem jest czas. I jeśli ty tego czasu nie zaangażujesz w klienta, który faktycznie ma potrzebę sprzedaży bądź rozumie, co się dzieje na rynku i on jak najbardziej chce z tobą kooperować na takich świadomych zasadach, to ty będziesz dokonywał, można powiedzieć, sprzedaży i osiągał naprawdę nieprzeciętne wyniki, o wiele lepsze niż konkurencja. Bo mnie czasami zastanawia sytuacja, dlaczego niektórzy promują oferty, które i tak, można powiedzieć, są niesprzedawalne, czy to ze względu na to, że tam cena jest przeszacowana, nieruchomość jest przewartościowana, bądź można powiedzieć, jakie są problemy prawne, ale wciąż agenci promują tego typu oferty, wydają niepotrzebnie pieniądze. I tutaj odpowiedź sobie na pytanie. Załóżmy, jak ja dowiaduję się, że ktoś ma 50 ofert do sprzedaży, no to jest to nierealne, żeby taką ilość nieruchomości obsłużyć. Ja jestem pewien, że jakbyś zadzwonił, załóżmy, poświęcił 2-3 godziny na obdzwonienie tych klientów i faktycznie na przeprowadzenie takiej konkretnej rozmowy. Kiedy pan chce sprzedać? Jaka jest ostateczna kwota sprzedaży? Dlaczego pan sprzedaje? Czy faktycznie będzie pan otwarty na negocjowanie ceny? Co jeśli w przypadku mamy nieruchomość za 400 tysięcy? Czy w razie W sprzeda pan tę nieruchomość za 380-70 tysięcy? I w ten sposób weryfikujesz, który klient jest kaloryczny, ale to jest masa innych czynników, które na to wpływa. Pytań, utrzymywania kontaktu. Ja nie jestem w stanie w tak krótkim materiale o tym powiedzieć, ale właśnie przekazuję ci to wiedzę, żebyś wiedział, co to znaczy prawidłowa i świadoma sprzedaż w obecnych czasach. Bo teraz nie jest tak, że nieruchomości sprzedają się od pstryknięcia palca. Musisz jednak odpowiednio do tego podejść i angażować się w klientów, którzy faktycznie mają potrzebę sprzedaży. A nie, można powiedzieć, bezsensowne promowanie ofert, bądź tak jak ostatnio zdarzyłem się z sytuacją, gdzie jestem na nieruchomości, wiem, że nieruchomość nie sprzeda się za kwotę X, ale konkurencja mówi, ok, my sprzedamy tę nieruchomość, gdzie ja wiem, że lepsze nieruchomości sprzedają się na tej ulicy za 20 tysięcy taniej. No to jak można podchodzić w taki sposób do klienta? Pamiętaj, że później ci się nie uda tego klienta przekonać, żeby on jednak obniżył swoje oczekiwania finansowe do sprzedaży tej nieruchomości, że zejść z ceny. Jest to nierealne. A ja zawsze podchodzę do klienta, przedstawiam mu obecną sytuację i staram mu się tłumaczyć. Oczywiście wcześniej zbadałem jego potrzeby, czym on się ukierunkował, że sprzedaje to nieruchomość. Czy ze względów finansowych, ze względów, można powiedzieć, na to, że już nie chce trzymać tej nieruchomości i tak dalej. To jest masa pytań, masa odpowiedzi, ale ten proces uświadamiania klienta pozwala ci na wyfiltrowanie ofert, które faktycznie są kaloryczne. Lepiej mieć 10 ofert do sprzedaży, konkretne, na których wiesz, że zarobisz, niż 50, które są bezsensowne, bo ty nie jesteś nawet w stanie tego obsłużyć. Jak ja słyszę, że ktoś ma tyle ofert, to po prostu takie osoby mnie śmieszą, bo wystarczy im zadać jedno zadanie. Obdzwonić wszystkie te oferty, konkretnie porozmawiać z tymi klientami. Jestem pewny, że część w ogóle to już wycofała się ze sprzedaży, bądź sprzedała nieruchomość, bo większość agentów zapomina w ogóle o utrzymywaniu kontaktu z klientem. A to jest podstawa do zbudowania relacji. Jeśli masz dobrze relacje z klientem, to uwierz mi, że naprawdę jesteś w stanie go uświadomić, co się dzieje na rynku. Bo jaką jest dla ciebie korzyścią, można powiedzieć, sprzedaż nieruchomości, gdzie nie utrzymujesz z tym klientem relacji, kontaktu, przepraszam, i trzymanie jej pół roku, rok czasu i ona się nie sprzedaje. Ja też miałam takie sytuacje, gdzie załóżmy nieruchomość przez nas została sprzedawana, a konkurencja jeszcze przez następne 2-3 miesiące promowała. No to
Jeśli ktoś podchodzi w taki sposób do sprzedaży, no to jest nierealne do osiągania wyników. U nas w firmie Modern House Group przede wszystkim jest 16 działów, modułów, aż od, można powiedzieć, pozyskiwania ofert, rozmowy telefonicznej, aż po obsługę sprzedażową. I każdy z działów jest ściśle z sobą powiązany. Więc jeśli ty nie dopełnisz gdzieś, nie wykonasz odpowiedniej pracy w którymś z tych działów, no to prawdopodobnie cała transakcja ci się wykruszy i nie będziesz miał wyników. Tak samo jak w matematyce. Jeśli jednego działu nie znasz dobrze, no to nie będziesz w stanie przejść bądź zrobić zadania w kolejnym dziale. Tak to wygląda. I tutaj przede wszystkim musisz kontrolować i myśleć to, co robisz, i twoim największym aktywem w tej pracy, w ogóle w pracy handlowca i agenta po części, bo te osoby wrzucamy do jednego, można powiedzieć, kubełka, no to jest czas. I ty musisz ten czas angażować w klientów, którzy są kaloryczni. I odpowiednie procesy służą do tego, żeby tego klienta zweryfikować, czy faktycznie ty jesteś w stanie na nim zarobić. Jeśli to będziesz robił, gwarantuję ci, że odnajdziesz się na rynku i z niego nie znikniesz. Bo to, co obserwuję teraz, no to moim zdaniem większość jednak agentów jest delikatnie zdezorientowanych, nie wie, co się dzieje, wciąż próbuje, przepraszam, na siłę tego klienta przekonać, że damy radę za taką kwotę sprzedać, chociaż mają świadomość, że tych telefonów jest mniej, prezentacji, jest nierealna sprzedaż nieruchomości za kwotę, załóżmy, oferowaną przez klienta sprzedającego. Dobry agent nieruchomości to przede wszystkim taki, który jest w stanie klienta odpowiednio poprowadzić, uświadomić go i jak najbardziej zamknąć sprzedaż. Pamiętaj, że klient oczekuje od ciebie jednego, sprzedaży nieruchomości bądź zakupu. I ty jako osoba pośrodku stron, czyli pomiędzy klientem sprzedającym, kupującym, jesteś najważniejszym ogniwem, żeby zamknąć tę transakcję. Gdyż kupujący i sprzedający mają odmienne cele. Kupujący chce dobrze kupić i za jak najmniejsze pieniądze. Sprzedający również chce dobrze sprzedać i za jak największe pieniądze. A ty musisz to odpowiednio wyśrodkować i zamykać transakcję. I jak najbardziej w firmie Modern House Group na to kładziemy bardzo mocny nacisk i pamiętaj tylko jedno. Ty jako doświadczony agent, czy też już po prostu świadomy, jesteś odpowiedzialny za, można powiedzieć, dobre przekazywanie informacji. Czyli nie jesteś takim przełącznikiem, że klient powie, a ta nieruchomość moim zdaniem jest warta tyle i tyle, tyle za nią zapłacę. Nie, ty jesteś jak transformator. Musisz przefiltrować tę informację, odpowiednio ją przekazać, tak żeby zamknąć transakcję. Bo w tej pracy liczy się wynik. I nieważne, jak ten wynik osiągnąłeś i my jesteśmy poprzez ten wynik oceniani i dlatego też klienci chcą z nami wchodzić w współpracę. Bo pamiętaj, to, że klient mówi o swoim życiu prywatnym i tak dalej, ale jeśli on nas, do nas zaprosił, do nas przyszedł, to po części nam zaufał. Wykorzystaj to zaufanie i zamknij to sprzedaż, sprzedaj mu tę nieruchomość, zarób pieniądze i niech też klient cieszy się z tego, że dobrze sprzedał bądź dobrze kupił. To na tyle w tym materiale. Trzymaj się. Cześć.